Kawciu, druga kawa! Tak! Ty go uśpiłaś, Maty? Cii, nie rób tak! Wygrałam! Super! Malujcie, dziewczyny malują jakieś świąteczne motywy, motywiki. A ja się biorę za przygotowania do świąt, czyli zrobienie święconki. Rychło w czas, bo jest prawie południe. Na Facebookach widzę, że już wszyscy mają jajka pokolorowane. No a my jeszcze nawet ich nie ugotowaliśmy. No ale nic, wszystko przed nami, cały dzień jest przed nami dzisiaj. Aż tyle na dworze nie będziemy siedzieć chyba, bo jest chłodniej niż wczoraj, przedwczoraj. No więc robimy taką naszą symboliczną święconkę, a potem... No potem to chyba ciasto upieczemy jakieś, nie? No. Tyle. Ja oczywiście z zadyszką, bo latam już 47 raz między kuchnią a spiżarnią. No ale nic, robię jakiś szybki obiad, zupę przede wszystkim moim ukochanym urządzonku, które mi tak bardzo pomaga w kuchni. No i może się wreszcie wezmę za to ciasto, ale przyznam, że tak mi się nie chce organizować takich rzeczy, że... Ło! Nigdy nie malowałam jajek w taki sposób, to znaczy używając takich naturalnych barwników, ale dzisiaj pomyślałam, że to jest chyba dobra okazja. Pomyślałam, że na zielono możemy spróbować pomalować jajka pietruszką, ale chyba wydaje mi się, że wyjęłam z zamrażarki seler. Jest taka opcja. Ciężko stwierdzić. Po zapachu też jakoś. No ale dobra, spróbujemy. Może wyjdzie, może nie. Się okaże. Dobra, wybrałeś sobie? Tak, a ja też mam. O, jeszcze tego sobie właśnie. Która chce sobie można, dobra? Cebulowe jajka. Więc tam będą cebulowe. Dobra, proszę mi wybrać coś. Jestem proszę. Macie po jednym jajku. Flamastry, zaraz wam przyniosę więcej flamastrów i udekorujcie ładnie te jajka. Kościołka, ja mam przygotowany salat. Pokaż Mati, co zrobiłaś? Ale ładne! A ty, Klarciu? Tak. Ślicznie. A co, są zwierzątka? Gdzie są zwierzątka? Na tych jajkach. Mogą być. Dobra, w tym roku robimy jeden duży koszyk, a nie trzy małe jak zazwyczaj. Zazwyczaj jak zeszłym roku. Jestem mały! A mogę ja mieć tutaj? Nie, w tym roku robimy jeden, bo i tak nie idziemy z tym do kościoła, więc upraszczamy sobie sprawę. Składamy tutaj to, co powinno być w koszyku, a
później jak wyjdziemy na dwór po buchszpan, żeby trochę ozdobić ten koszyk. Co wy na to? No to jak? Mamy pana i panią Matyldową. Mamy tutaj też pisankę Klarci. W tym roku pierwszy raz mamy taki duży koszyk. A koszyk, wiesz Matyś, że to jest nasz ślubny koszyk. Dostaliśmy go z tatą w dniu ślubu. I wiesz czym był wypełniony? Czym? Był pełny Kinder jajek. Szok, nie? Tak było. Dobra, my już jesteśmy z grubsza gotowi. Więc jednak chyba pójdziemy na dwór, bo podobno dzisiaj jest cieplej niż sądziłam. Tata nam przed chwilą tak powiedział, więc chyba trzeba się jednak ubrać i iść na słońce. Trochę się dowitaminizować. O! Jest taki hałas w domu, że właśnie wymyśliłam, że jest mi potrzebny dzwonek. Taki jak kiedyś na statkach, że tak tym dzwonkiem machało, żeby dzwonił. Jest mi właśnie taki dzwonek potrzebny i będę wam was przywoływała do porządku takim dzwonkiem. Proszę, proszę, pierwsze tulipanki tu już widać. Elegancko. Magnolia też już coraz ładniejsza. A tu obok następna. Cudo. Prawie jakbyśmy na mszy byli, nie? No. Skrzyństwo, ale tam dzisiaj po 500 każdy jak beknie. No ale tam może jest tylko 5 osób, co ty chcesz? Aha. Kto wie? To idę tam. Będzie 6. No to tak. Sernik nieupieczony. Babka nieupieczona. Sałatka niepokrojona. Nie, no nic nie zrobione. Nic nie zrobione. Nic. Okna nieumyte. W ogóle chałupa nieposprzątana. I co robimy? Siedzimy. W przyszłym roku to zrobimy. Siedzimy i się opalamy. Dzieci pilnujemy. O. O, tu. Dyskutujesz, Paweł, z córką? Nie, nie mogę, bo ona ze mną nie rozmawia. Klara, co tam się dzieje? Co robicie, dziewczyny? Kroją chleb. Kroją chleb. Półmetrową kosą. Dziewczynki, chodźcie do nas. Dam im siekierę, żeby sobie jeszcze drzewa narąbały. Momencie. No to bez słodko. Licia. Co tu się wyprawia? Dzieciory. No co ty robisz, Klara? Ten chleb jeszcze, myślę, tata będzie chciał jeść. Także wiesz co? Nie powiemy mu, że go lizałaś. Zostaw, że to. Ty, Władysław, co? Ukroili ci kromę? Ty? Czy mogę bułkę? Nie mam bułki, ale chleb mam. Chcesz? Tak. No zawarcz! No zaryk, no. No tak. Groźna Rita. No i co? Zaraz Władek wyjdzie i uciekniesz. No co? Puścić Władka? Puścić Władka? Władek straszą dopą psa. Słucham? Ona chce być... To z dzidziusiem. Oj, to z dzidziusiem, prawda? Ale ryby, ryba, ale ryba, ryba, ryba. Ej, zaraz mnie stłumnie. Jestem mleko. Co? Jestem mleko. Jestem mleko? Jestem mleko. O, tak to mleko? Tak to Władek mówi. Czy mamy jakąś? No przecież siedzicie obie. Co, smaczku? Co wy? No siedźcie ładnie, no. No. Dawaj, mam tę moc. Mam tę moc. O,
Osiniony kot. Dzięki. Kończymy podwórko na dzisiaj. I znowu idziemy się myć, jeść i spać. Tak, tak, tak. No i pewnie zostanie nam jutro rano przygotować ciasto. A jak nie przygotujemy ciasta, to najwyżej sobie zrobimy świeże lody. I tyle. Skoro święta są niekonwencjonalne, to mogą być też niekonwencjonalne kulinarne. Na górze ściągniesz bluzę. Uciekaj na górę, szybciutko. Władek, stołek zostawiasz. Zostawiasz. Idziemy na górę, chodź. Bluzę też możesz zostawić na sobie. Albo dobra, już daj. Wyciągaj te łapy. Okej, okay, idziemy na górę. Klara, idziemy prosto pod prysznic. Chodź, koleżanko, chodź. Na misiu usiadłeś, Władku? Polskę zbaw! Władysław! Polskę zbaw! Władysław! Polskę zbaw! Władysław! Polskę zbaw! Jaką piosenkę jeszcze? No, na nikogo nie czeka, tak? Tak. Mhm. I wymyśliłem ciebie. Mam telefon. To co, może jeszcze raz piosenkę o kwiatach? Tak. No to co, jedziemy. Po co mi kurczę twoje kwiaty? Po co mi kurczę twoje łzy? Po co mi kurczę te dramaty? Po co mi kurczę jesteś ty? Więc nie wylewaj łez. Nie to? Nie. No to co? No, no, no. Po co mi kurczę SMS-y? Po co komórka ciągle drga? A, po co powtarzasz wciąż frazesy? Nie. Po co ta porąbana gra? Nie, to nie to. Okej, okay, dobra. To co teraz? Władysław. A, Władysław! Polskę zbaw! Władysław! Polskę zbaw! Władysław! Widzieliście! Jaki filmik? Ten! Ten o? Ten! No to spytaj, widzieliście czy nie? Widzieliście czy nie? No. Dobra, kończymy, bo tu się chyba impreza w złym kierunku rozwija. Władysław, Polskę zbaw! Władysław, Polskę zbaw! Władysław, nie kręć tym tyłobuzie. Odkręć to. No co za... Najbardziej. Strofie. To fajnie. Na strofie. Ale fajnie. Ale fajnie tutaj jest. I już.